Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza FC. Bardzo mi miło, że się tu widzimy, ale mam nadzieję, że miło nam będzie po tym meczu, gdzie wychodzimy w podstawowym składzie. I liczę na to, że to będzie spotkanie, które wreszcie da nam parę upgrade'ów, bo tego dawno nie widzieliśmy. E, ja mam nadzieję, że zobaczę pod tym odcinkiem jak najwięcej łapek w górę, że zobaczę jak najwięcej subskrypcji i komentarzy, co tam u Was. E, no i mam nadzieję, że podoba Wam się e, kariera Liu Ja bawię się w niej bardzo dobrze, bo to jest zupełnie inny świat. E, ja wiem, że może w tym momencie... Nie jest to kariera, wiecie, arcywybitna, no ale przecież ile jest e, przygód piłkarskich, o których nawet nie słyszeliśmy takich, piłka takich zawodników, e, no bo po prostu kończyły się w taki sposób, że taki Leo zostałby gdzieś e, nisko w Niemczech i, i, i to byłby max. Pamiętajcie, my jeszcze rok temu byliśmy w trzeciej Bundeslidze, więc uważam, że naprawdę e, to, że jesteśmy teraz piłkarzem Burnley, wypożyczonym do drugiej, za mocne to dośrodkowanie, e, wypożyczonym do drugiej Bundesligi, to naprawdę nie jest zły los. E, i, I powinniśmy go docenić. A teraz spróbujemy jeszcze uderzenia. Ej! Kurde. Biegłem. Ziomek mnie kopnął w nogę, jak strzelałem. I w sumie to nic. Śmiesznie. No nic. Wracamy w takim razie do e, ustawienia się na boisku. E, aczkolwiek, no było to, nie ukrywam, dosyć irytujące. Zobaczmy teraz akcję naszych rywali. Piękne zejście do prawej nogi. Gol. E, fajny, fajny balans ciała. Bardzo ładny. Gol strzelony przez. E, Kogoś tam? Eee, nie, nie znam, no, nie będę ukrywał, no, no, no nie znam tego pana. Eee, no nic, słuchajcie, <grywka> zaczyna się ten mecz nie najlepiej, eee, ale nie było tutaj mojej winy, przynajmniej tyle. No bo ja nie uważam, żeby to była strata To co się tu wydarzyło, więc Teraz to była strata i teraz musimy tutaj nadrabiać No nic, zobaczymy, słuchajcie, tak czy siak Ja uważam, że ta kariera jest bardzo e, Bardzo ciekawa, bo jest zupełnie inna niż Chociażby to, co działo się z Michaelem OU e, Czy chociażby to, co działo się Z Kozinio. E, tam to były Historie sukcesu, tam to były historie e, Po prostu perfekcyjnie układającego się Życiorysu, tu na razie jest ciężko Ale słuchajcie, e, po latach Pełnych łez, może i on e, Tutaj Pal Paula Nera wy wyleje na web e, po zdobyciu mistrzostwa na przykład z Bayernem, e, więc zobaczymy, zobaczymy. Ja i tak chciałem, żeby ten Kozinio był, e, Boże Kozinio, żeby ten Zige e, był dużo starszy, więc e, nie żałuję, że na razie idzie to, nazwijmy to dosyć powoli, e, bo, oj, tu powinienem być w tej strefie, e, bo to może być dobra wrzuta, to może być bardzo dobra wrzuta. No, prawie um, yy, nie żałuję, że. Bo, jakby yy, yy, Boże, zgubiłem wątek totalnie. Nie żałuję, że to idzie nam tak powoli, bo ja myślałem i tak, że ten Ziga będzie dużo starszy niż jest. Więc te lata dobrze, żebyśmy spędzali. Tu gdzie spędzamy. A teraz liczyłem, że zagra nam tu yy, ta dziesiątka, ale to jest chyba tylko numer przez przypadek yy, na jego plecach, albo spełnienie jakichś chorych ambicji, a na pewno nieokreślenie umiejętności roli w zespole. Yy, zobaczmy. Zagranie tutaj i utrzymana piłka. Proszę, jeszcze w boisku, tu byłem naprawdę mocno zaskoczony, widząc to, e, jak to się zapowiada. Teraz trzeba dobrze doskoczyć e, i zrobiliśmy to bardzo fajnie jako zespół. W środkowej strefie Leo się znalazł, no ale już z tym nic nie zrobimy. Uruchommy teraz napastnika, to była bardzo dobra piłka, przyjęcie, ale ten jeszcze teraz musi udowodnić, że jednak tą dziesiątkę ma nie bez kozery na plecach e, i, i musiał wszystko zepsuć, fantastycznie. Fantastycznie, gościu. Po kiego tam biegniesz? Grzyba oczywiście. Jeżeli nie chcesz tego skończyć, tylko chcesz sobie jeszcze poklepać piętami z powietrzem. No nie rozumiem, no nic, wracamy tutaj do ustawienia y, odpowiedniego. Jedyna zaleta tego, że tracimy na razie gole, jest taka, że prędzej czy później, jeżeli nic się nie zmieni, to jest szansa na to, że przejdziemy na wahadłowego.

i przerwa jest wtedy, jak sędzia gwiźnie, i gwiznął, i dobrze, bo dzięki temu to nie musieliśmy wracać tego kawału drogi. E, więc taki jest plus całej tej sytuacji. Ale ogólnie, nie ukrywajmy, że na razie nie jest to wybitny mecz całej naszej drużyny. Były dwa dogrania takie sensowne, były. Były jakieś próby, no ale niestety e, tyle nam z tego wyszło. Czekamy w takim razie na rozwój sytuacji, zobaczymy e, jak to się poukłada. Czy uda nam się tę lewą stronę tutaj zamknąć i zabezpieczyć? No, 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 pójdź, pójdź, pójdź. No, ojojoj, bolało. No, jak mi przykro. Lecimy już w drugą stronę. Mamy to gdzieś. Dawaj, dawaj, da dawaj, dycha, widzę cię. Super, wypuść mnie. Super. No i w polekarny ktoś. Dobra, nikt nie wchodzi, więc wycofamy sobie to jeszcze Bo tam nie mogliśmy e, nie, nie, nie mogłem doświadkować. To było bez sensu i wyszła z tego. E, naprawdę, słuchajcie, bardzo przyzwoita akcyjka i remisujemy. E, no i to mi się podoba, słuchajcie. To mi się podoba. Wyszło z tego naprawdę spoko rozwiązanie tej sytuacji i e, cieszę oczywiście fakt, że mamy tutaj e, że mamy tutaj e, jeden do Jednego. No i zobaczymy, jak się to wszystko będzie układało. Trzymamy sobie tę lewą stronę. Nie mam zamiaru tutaj, wiecie, popełnić błędu, bo też walczymy tu oczywiście o punkty rozwoju. Ojoj, kolego! Kolego, co ty chciałeś tutaj z, wujką, z wujkiem Dzigę potańczyć? No to wujek Zigge z tobą zatańczył. Pięknie, 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 ale tej piłki to ja nie chciałem. I bez sensu była ta próba podania. Aczkolwiek, jak wiecie, to jest najbardziej smutne. Wziąłem gościa z bara, przestawiłem go, wy wybiłem mu futbol z głowy, a w ogóle nie zostało to zarejestrowane, nie? Jakby. No nic, ale może tutaj przeciwnik to zrozumiał i tyle. No nieźle, słuchajcie, zjeżdża kariera Gaviego, który trafia do Wolfsburga. No, ciekawe, co się tutaj wydarzyło z młodym katalończykiem. A teraz Leo Zige. Nie pomógł, nie pomógł, bo jeżeli nawet dotknąłem tę piłkę, a wydaje mi się, że tak, to wpadła ona pod, prosto pod nogi e, napastnika, bo tu był doskok. Tak jest, to było moje wybicie piłki pod nogi napastnika, no pechowo. E, bardzo pechowo, no nic. Prosimy o zagranie teraz tego. Dostajemy piłę, do. No niedobrą, bo. Znaczy przyjęcie było niedobre, więc no tu na nasza wina absolutnie niepodającego, e, bo jeszcze zdążyliśmy to złapać, więc e, trochę umiejętności byśmy spokojnie to utrzymali. Teraz wyszedłem za wysoko, zostawiłem bardzo dużo miejsca, więc trzeba wrócić na, po na pozycję. No i zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. E, zagrana ta piłka do bocznej strefy, tu musimy odcinać, żeby nie było gry, ale ja mam dwóch zawodników za plecami. Ej, piąteczka, ty weź mnie tam pomóż może, co? Dobra, funkcjonujemy teraz nieźle w linii i jakoś tam udało nam się z tych problemów wyjść, chociaż teraz, żeby nie stracić przy wyprowadzeniu. Okej, okay, dobrze to wygląda. Ja tutaj widzicie, lecę sobie szeroko. No i na spokojnie, na spokojnie. Zobaczymy, jak oni to wykombinują. Powiem tak, to, że ty nie podszedłeś sobie jeszcze tych paru metrów bliżej, to jest kryminał gościu. Dobra, ale przechodzimy na ofensywny układ, ale on chyba niestety nie sprawia, że jestem na wahadle tym razem. Po prostu, jeszcze to nie jest zmiana formacji. Ultraofensywny to byłaby zmiana formacji. Ale teraz zobaczcie, bo mamy mnóstwo miejsca. Poprosiłem jednak o to zagranie, które e, no było arcyniecelne. No i trzeba wracać, trzeba wracać. Tutaj musimy nadrabiać powrót na pozycję. Tak jest, tak jest, trenerze. Już lecę, już lecę, pędzę. E, no i jestem, zobaczymy, co teraz z tego wykombinujemy. Ale bardzo dobre zachowanie naszego bocznego obrońcy drugiego, i wyglądało to naprawdę ok. E, Stajniemy sobie tutaj, bo raczej tam tego nie zagrają. Teraz wybiliśmy tę piłę, ale ona spada pod nogi rwali. E, trzeba uważać. Trzeba tutaj jeszcze uzupełniać i wracać, ale na szczęście nic złego z tego nie wyszło. No ale zobaczcie, tutaj naprawdę niewiele czasu nam zostało, e, żebyśmy byli w stanie coś zrobić. Muszę to jeszcze wycofać w ogóle. No nawet nie zdążyłem, ale to nie ma, nie ma problemu. Szybko zagramy. Proszę o podanie. Super, dostajemy i mocno po linii. Super. Minuta doliczona, więc jeszcze tu się podłączamy do tej akcji. Zobaczymy czy nasz zespół będzie w stanie coś tu zrobić. No przyciśnij tego bramkarza gościu. Panowie przegrywamy jakby a ty, ten, ten z dziesiątką sobie stoi i patrzy. No nic, zły mecz w wykonaniu naszej drużyny. Ja tutaj przyznam szczerze, sobie nie mam aż tak wiele do zarzucenia, bo to jest kolejne spotkanie, w którym my kończymy z niezłą ceną ogólną. 7,5. O panie, nie zauważyłem tego. Super, to mamy jedną kategorię dowolną do dodania wreszcie. To jest naprawdę e, miłe, że w ten sposób możemy się tutaj, wiecie, y, jakoś pocieszyć po tej porażce e, i damy sobie to w kategorii... Wrzucę sobie to w strzelanie może, co? Albo nie, w podanie, bo mogę to zrobić. Nie, to niekoniecznie muszę, wiecie, te dowolne... Y, te Dowolne sobie stakować na to wszystko, a ja chcę te podania mieć coraz lepsze, żeby może dostawać też stałe fragmenty gry. Fajnie by było móc wykonywać rzuty rożne. To by było naprawdę przyjemne, więc o to walczymy. Jeszcze tutaj robimy odprawę przedmeczową, dzięki czemu atakujemy podstawową jedenastkę i gramy w meczu przeciwko szalkę właśnie na tym lewym, na tej lewej obronie od pierwszych minut, choć wydaje się, że jesteśmy tutaj delikatnie zmęczeni, z tego też powodu bardzo możliwe. Że będziemy starali się tu. A czemu nie mogłem. Nie pominąłem przecież. No nie wiem. Eee, ciekawy jest, znaczy mam nadzieję, że będziemy mogli eee, dobrze zagrać ten mecz, ale bardzo możliwe, że będziemy prosili tutaj o zmianę w pewnym momencie. Dobra. Chciałem zaryzykować przerzut tam, ale to się nie uda, więc uruchommy naszego kolegę z przodu. To było naprawdę dobre podanie. I eee, już wjeżdżamy w pole karne. Eee, no ale czy coś z tego zrobimy? Rzecz jasna nie, więc tu już. Wracam sobie powoli na tą lewą stronę, ale tu nawet nie mam rywala, którego mogę kryć. No ale wracam, żeby, e, żeby trzymać pozycję, bo też widzieliśmy, że nie było takiego ataku mega e, ostrego presem, co oznacza, że raczej mamy wrócić i, i, i ustawić się na swoich pozycjach, a nie doskoczyć i. Nie doskoczyć i, 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 i starać się piłkę przejąć. No tutaj widzieliśmy, że tą strefę odpuściłem w pewnym momencie, bo odpuściłem L1 e, i zacząłem biegać tam, gdzie jest piłka, nie trzymać swojej roli w zespole. Bez żartów, jakby to był gol. Jakby to był gol. To naprawdę już bym stracił wszelką wiarę. Na szczęście nie. Schodzę tutaj, bo jest szansa, że piłka tu wskoczy, ale wyskakuje przed pole karne. My ją przejmujemy. Teraz szeroko pójdę. No bo no, ja nie mogę. Nie mogę tu nic zrobić, no dobra, teraz to mogę zaczekać i widzicie, nie widzicie, czy widzicie? Widzicie, bo ja widziałem, ale niestety ta piła nie doszła do 27. Wracam już powoli na pozycję, oczywiście, żeby tutaj zamknąć ten korytarz, którym próbuje pójść ten ziomek. no i nie pójdziesz, byku, no i nie pójdziesz, bardzo mi przykro. Zamknięte, ale potem otwiera to 27 tym podaniem piętą, ale my znowu walczymy tutaj, ale tym razem już nie udało się tego obronić i. Świetne podanie. Ale powiedzcie mi, jak to jest, że my mamy tak ustawiony skład, że ziomo stoi sobie na piątym metrze i dostaje piłę w naszym polu karnym i strzela gola. Jak to, jak to jest? Zobaczcie gdzie, on, zobaczcie, gdzie on się znajduje. Przesadziłem, że na piątym metrze, no ale jakie to są przestrzenie. E, no, to jest naprawdę no, dla mnie niewytłumaczalne. No, nic, już z tym nie zrobimy. Jestem tu do podania, jak coś, ale nasi koledzy grają e, drugą stroną. E, zobaczymy. No, wygrałem tam parę pojedynków, ale tego kluczowego nie udało mi się. E, przez co e, to podanie poszło i ta asysta zaliczona przez piłkarza, którym my się opiekujemy, a teraz trzeba wracać. No, i zawracanie tego naszego zawodnika trochę trwa. Leo, 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 goni tego Jacksona, który strzelił gola przed chwilą. Oj, przyjechałem za szybko! Wyjdź, Bramkarz, wyjdź, 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 wyjdź! Posypaliśmy się strasznie, ja się posypałem. No dobra, ten, tego gola myślę, że mogę wziąć na siebie spokojnie. Eee, no, bo, no bo to było fatalne zachowanie z mojej strony. I Karaman bardzo szybko sprawia, że przegrywamy tutaj już 2 do 0. Dobra, dostajemy tą piłę, fajne przyjęcie. Ale potem nie skontrolowałem w ogóle futbolówki. Chciałem zrobić ball rola, a nie było tu w ogóle kontroli nad tym, co się działo. Dobra, leć sobie, leć, chłopie. Super. Aha, a czemu nie zrobiliśmy w ślizgu? Tego nie wiem. Ale dobrze, uznany to za odbiór, więc spoko. Zagrajmy sobie tu. Fajnie. Dobra, ryzyk fizyk. No ale warto było zaryzykować, bo to był dobry. Dobry przerzut, chociaż potem problemy z opanowaniem futbolówki przez kolegę eee, i. Już znowu mamy nogi, pełne roboty. No, odwróć się, odwróć się jest po tobie. Aha, żeście żeś tam pokryli tego gościa, nie jest. No Dobra, ale teraz mamy dużo przestrzeni, tu. No, ale już z niej nie skorzystamy. Zobaczmy, no idę szeroko. Proszę o zmianę strony, ale tego nie robimy. I wolimy pograć sobie krótko, ale pograć sobie bardzo źle. No nic, wracam na pozycję w takim razie. No, i oczekujemy na to, co ma się wydarzyć. No, niestety, teraz jest dosyć spory kryzys w tej drużynie naszej, i trzeba powiedzieć, że gra zrobiła nam się na tej pozycji mocno monotonna, ale na to byliśmy gotowi. W sensie ja byłem na to psychicznie gotowy, wiedząc o tym, jaką pozycję wybieramy, w sensie wiedząc o tym, że będziemy obrońcą po prostu. Byłem gotowy na czasami, no mówmy się, niewiele emocji. I, I na to musie, na to niestety musimy być tutaj e, przygotowani. No nic, zobaczymy. Zigę, na razie trzyma tę lewą stronę, ale mi chodzi po głowie możliwość zejścia do środka jako pomocnik defensywny, żeby odkrył nas na nowo ten menadżer. To by było coś, teraz bardzo dobre zachowanie właśnie jednego z naszych, jednej z naszych szóstek Jestem tu do gry, wybiegaj chłopie Super, wyprzedzisz go, wyprzedzisz go na chillu wyprzedzisz go na chillu No ale jednak się nie udało, dobra, trzeba tutaj. Uważać, okej, okay. fajnie, że mój piłkarz się odsunął od piłki, w którą wbiegałem, takie przynajmniej miałem wrażenie, ale dobra, wypuścimy Ciebie, super, jeszcze jestem, fajnie, wypuścimy, no dobra, wyszło jako podanie otwierające, nie miał pójść do tego gościa, ale poszło, e, ja tutaj widzicie, gdzie się ustawiam, tradycja, ale nie proszę o piłkę, może ta do nas wyskoczy, nie wyskoczy, bo dośrodkowanie fatalne. No nic, wracamy tam, gdzie być powinniśmy. Czekamy, żeby może formacja się zmieniła tutaj na e, taką z wahadłowymi, ale niestety e, trener się jeszcze na to nie decyduje. Dopiero teraz e, będziemy na naszej ukochanej pozycji. No i mam nadzieję, że wyjdzie nam to e, fajnie. Dobra, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Krąży sobie ta piłka z prawej strony. Ja tutaj tylko czyham, żeby móc po przejęciu wlecieć w ten korytarz, zrobić robotę. No i powiem szczerze, wychodzi na to, że najlepiej to nam się grało w trzeciej Bundeslinie, bo tam byliśmy tym CLS-em, naprawdę to było fajne. No a teraz trochę słabo, ale dobra. Ruszamy tym lewym skrzydłem, zobaczymy, czy zostaniemy tu uruchomieni. Tak też się dzieje. No tak, tylko że ja poszedłem na przebój, a tu nie ma nikogo, trzeba dać długie dośrodkowanie. Bo szukałem po prostu grania na długi słupek, ale e, to niestety się nie udało i widzimy też, że nasz Leo jest tu skrajnie już zmęczony. E, jesteśmy szeroko, możesz to zagrać. Na spokojnie. Opanujemy, Ty już uciekaj. Fajne wejście tego zawodnika. E, to mi się podoba i. No i piłka trafiła do dziesiątki, który wszystko zepsuł. No nieprzyjemnie się gra z tym ziomkiem. Nie będę ukrywał, że kurczę. Kurczę! No tak średnio bym powiedział. Eee, no ale nie będziemy narzekali, tu na wszystko musimy po prostu robić tak, żeby dawać mu takie, że on już ich po prostu nie zepsuje. Idziemy tu szeroko. No ale nie mogę tu za szeroko pójść, więc tak trochę ekwilibrystycznie Leo zagrał. Ale uważam, że zagrał dobrze. O, 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 o! Uruchamia mnie na, nasz kolega. Dośrodkowanko teraz, tylko nawet jeżeli będzie gol, to będzie spalony. No właśnie. Więc to jest ten problem. Utrzymamy się jeszcze przy tej piłce chyba. E, tak jest, czy nie? No niestety nie, więc trzeba tutaj już wracać, ale powoli, powoli tutaj nie ma zagrożenia. Okej, okay, teraz będziemy musieli wejść za środkowego obrońcę i to robimy, dobre ustawienie nasze e, i ogólnie całej drużyny, ale oj, no mój błąd. Mój błąd, bo powinienem już nie wyskakiwać, tylko pójść na tą pozycję. No niestety, zostaniemy zmienieni po tym golu, coś czuję, tak też się dzieje. E, więc nie było to najlepsze wejście na boisko. I powiem szczerze, wydaje mi się, że spróbujemy zmienić pozycję. Że dopóki gramy tutaj tą czwórką, to my niewiele tutaj ugramy. Więc wydaje mi się, że naprawdę warto, e, żebyśmy przeszli tu niestety na środek pomocy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jestem ciekawy, chcę tego. E, spróbować. Zatem pozycja, pomocnik, e, rola defensywny. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zachowujemy wprowadzone zmiany. Overall nam się nie zmienia. Oczywiście spada zaufanie trenera, no bo tutaj e, musimy się jakby przerobić na tę pozycję. Ale spokojnie, to był dzień. E, robimy treningi i przechodzimy. No bo formacja się, się nie zmieni. Na no my się nie czujemy za dobrze na tym lewym obrońcu w czwórce e, przy tym graniu. Więc musimy się po prostu. E, nauczyć tej pozycji na nowo i na znaczy nowej pozycji i tyle pokazać, że jesteśmy wszechstronni, a nuż się okaże e, że to jest to czego szukamy, na środek obrony nie chce wchodzić, więc poczekamy sobie, przeczekamy sobie to chwilę no niestety ocena nasza jest słaba, nie jest najgorsza, ale nie daliśmy tutaj nic takiego wow nie zrobiliśmy niczego takiego pozytywnego żeby tutaj menago stwierdził, u jesteś gość e, więc na spokojnie, szybko pyk i czekamy sobie na to, żeby treningi zadziałały i żeby one zaprocentowały. Zdążymy chyba przez, przed TSV jeszcze jeden dołożyć, mam takie wrażenie. Tak jest. Więc teraz, trening, wejście na, 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 na dobry mecz. Już jesteśmy powoli w domu. Zobaczmy, na jaką pozycję wchodzimy. SPD, za tym gramy tutaj. To tu jest ten jeden SPD, więc to jest bardzo odpowiedzialna pozycja. Bardzo istotny jest teraz dobry dobór e, założenia meczowego. To jest bardzo istotne w tym momencie. E, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Leo wchodzi na środkowego pomocnika defensywnego. I tak, mamy ocenę 6-5, odzyskaj piłkę, e, skuteczność odbiorów. Dobra, spróbujemy tą skuteczność odbiorów. No i ważne jest, żebyśmy tutaj dobrze wypadli. Jesteśmy na skraju pola karnego Dostaliśmy paskę kapitańską, ale to jest chyba po prostu błąd. Fajne to było, fajne, podobało mi się. Dobra, poprosimy teraz tą piłkę. Przyjęcie, ustawienie do strzału. I tenże strzał. Ojoj, ojoj, ja widziałem, gdzie dostał nasz kolega, i aż mnie zabolało. Naprawdę, oj, to, to, to było nieprzyjemne. E, dobra, jesteśmy ustawieni w środku Grają to na krótko e, Musimy nauczyć się poruszania na tej pozycji Ale chcę się stestować Jako ten SPD, słuchajcie, chcę się przetestować Tutaj, bo e, no ewidentnie Nie idzie nam to tak, jakbyśmy Tego, e, tego chcieli Na tej lewej obronie, więc uważam, że po, Powinniśmy tutaj naprawdę Spróbować czegoś e, Czegoś nowego, teraz nie podchodzę nie chciałem, prze, e, nie chciałem tutaj źle Tego zrobić, no i napędzamy Napędzamy akcję, fajnie Jestem cały czas do gry dla ciebie, jestem. No już teraz nie jestem, bo mnie przytrzymał rywal, ale jestem. Możesz to wycofać, ale nie robisz tego. Dobra, zejdźmy mu tutaj, żeby miał opcję Super. Jesteśmy tu, dostajemy piłę, super. Jestem tu, super. Teraz do środka, bez straty, świetnie. To było bardzo dobre podanie. Bo, bo naprawdę gdyby on umiał się lepiej z tym zabrać, to daliśmy mu naprawdę do, do, dobry początek akcji. Teraz trzeba tylko dobrze zaasekurować tą strefę. No i nie było tam podania, więc było ok. No, jestem teraz mocno skupiony na tym, żeby naprawdę na tej pozycji fajnie zagrać. Żeby coś dać od siebie. Oni grają ciągle z skrzydłami, więc nawet nie mogę tu próbować przejąć tej piłki, bo nie mogę tu doskoczyć. Teraz mogę spróbować dojść do tej ósemki. Zobaczmy. Się to nie udało. Ładnie. Zespołowo teraz zagraliśmy. Jestem do gry. Jestem do gry. Fajnie. Przyjmij. I od razu do boku. Super. Jestem do gry. Świetnie. Bez ryzyka. Świetnie. No, staram się tutaj być tym takim. Wiecie, metronomem zespołu. No ale yy, niestety nie wszyscy trzymają ten rytm yy, i to tempo. Yy, więc widzieliśmy, jak to wyglądało. Ta piła może gdzieś tam do mnie spaść. Dostaję ją i od razu zgrywamy do kolegi zespołu i podłączę się tu. Yy, no bo jest strefa, w którą trzeba wejść i wjeżdżam, i rozjeżdżam! No niestety nie! Ale czuć tego Leo. To jest niesamowite w porównaniu z Kozinio. Jak my tu wpadamy, to ja czuję, że tu jest po prostu. Tak ciężko opanować mu tę piłę, ale to jest fajne, to jest miłe, że czujemy różnicę pomiędzy tymi zawodnikami. No, szkoda, że ten strzał e, niecelny, bo to mogło być naprawdę coś, ale na pewno jest to ciekawy sygnał dla trenera, że możemy grać tę pozycję też jako element y, tworzący akcję, nie tylko rozbijający. E, no, bo odnaleźliśmy się tu ciekawie, no, wykończenie, wykończeniem, ale. Ale nie wyglądało to aż tak źle. Dobra, tu musimy teraz uważać, bo wspomagamy mocno już blok defensywny. I teraz na przedpolu, żeby on nie mógł nic zrobić. No ale zagrał, ale w sumie co z tego, że zagrał, jeżeli nic nie mieli jak z tego wycisnąć. Teraz czekam, widzę cię. super. I trzymamy ten środek, jestem. Ale jeżeli tak będziemy grali, to nic nam z tego nie wyjdzie, OK, Wracamy, świetni obrońcy. Ale niestety, koniec tego spotkania. Eee, spróbujemy, słuchajcie, spróbujemy. Leo musi zmienić pozycję, bo. No bo widzieliśmy, jak to wyglądało do tej pory. Ta lewa obrona w tym momencie to nie jest absolutnie to, czego potrzebuje nasz zawodnik. To jest urodzony lewy wahadłowy albo lewy pomocnik. Eee, spróbujemy pograć na środku, zobaczymy, jak będę to czuł. Eee, możemy się zastanowić nad lewą pomocą też. Bo to jest jakiś tam pomysł, żeby to przetestować. Na razie jednak spróbujemy trzymać się tego lewego tego środkowego pomocnika defensywnego i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I będziemy kontynuowali tą przygodę w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo wam dziękuję.